21 czerwca 2011 roku. Tutaj stoimy w centrum wsi Szerzyny. Tutaj widać dom, budynek Urzędu Gminy. A tutaj, proszę Państwa, jest znak. Znak, prawda, zakazu parkowania. Tylko on tutaj stoi, tylko w tym miejscu jest umieszczony. A jak widać, tutaj te samochody, tyle tych samochodów w tej chwili, 4. Ludzie tu normalnie parkują, przyjeżdżając, prawda, do szkoły, czy żeby coś załatwić w urzędzie. No i to powoduje, że tu od czasu do czasu, jeśli policja przyjedzie, która tutaj jest za rogiem umiejscowiona, no to wystawia mandaty, ale moim zdaniem pewnie niesłusznie, bo nie ma tego znaku, jak tutaj się tam wjeżdża w tą dwukierunkową ulicę. Czyli z tamtej strony, jak się jedzie, tam gdzie tam widać teraz ten znak od skrzyżowania, to po prostu tam nie ma znaku, że tutaj nie wolno parkować, czyli robi się ludzi w rurę. A jak nam doświadczenie mówi, no ksiądz Madeja na drodze gminnej ustawił sobie, prawda, bez żadnych konsekwencji znak drogowy nakazujący jeden kierunek ruchu. Tak samo tutaj może ktoś to sobie prywatnie czy prawda, bezprawnie przynajmniej ustanowił ten, postawił ten znak i to tylko z jednej strony. Dlatego po prostu tutaj pragnę zmobilizować ludzi, że którym wypisano prawda, mandaty za to, że tutaj parkują, żeby się po prostu odwołali od tej decyzji, nie płacili i tylko odwołali się na tej podstawie, że tam nie ma tego znaku prawda, zakazu parkowania przy wjeździe tutaj prawda, w tą drogę. No to jest poza tym jak policja wyjaśniła, jeśli idzie o te znaki postawione przez prawda, księdza Madeję, że to zarządca drogi odpowiada. Także tutaj to jest droga chyba powiatowa, także to zarząd powiatowy, ja będę musiał się zwrócić tam, czy oni tutaj postawili ten znak, a jeśli oni, to dlaczego nie dwa, to chyba takiego by niedopatrzenia nie zrobiono, tylko po prostu pewnie tu sobie albo gmina, prawda, sobie wstawiła, czy ktoś, nie wiadomo kto wstawił sobie ten znak i nie wiadomo co z tym znakiem teraz, czy on jest rzeczywiście prawnie tu postawiony i czy te mandaty można w ogóle wypisywać, jeżeli się po prostu ludzi robi w konia, bo jak ktoś nadjeżdża z tamtej strony, no to co on widzi? Widzi tutaj od tyłu jakiś, że stoi jakiś znak, a nie wiadomo czego.